nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18:15, Radio LK. Zapraszam, Michał Koniecz. Na 15 wybiła. Sporo się działo w miniony weekend, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. Czas na podsumowanie, czyli Michał Konieczny, jego magazyn sportowy na antenie Radio LK. Witam. Dzień dobry, witam w naszym poniedziałkowym, coraz jaśniejszym za oknem magazynie sportowym. Rozpoczynamy na żużlowo, bo wczoraj Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w leszczyńskim trapezie. Jej kulminacyjnym momentem była prezentacja drużyny Fogouni Leszno. Podczas niej odbyły się licytacje rozmaitych rzeczy związanych w ten czy inny sposób z żużlem. Rekord padł przy licytacji kasku Andrzeja Lebiedziewa. Trapez wypełniony był po brzegi od godziny 16, kiedy ruszyło to charytatywne granie. Były tam stoiska rozmaitych służb i instytucji, były też te gastronomiczne, nie zabrakło też części rozrywkowej. Swoje umiejętności prezentowały sekcje sportowe, przygrywała orkiestra Dęta, której towarzyszyły mażoretki. Takim kulminacyjnym momentem była prezentacja drużyny Fogouni Leszno. Leszczyńskie Byki stawiły się w komplecie, bo dotarł też Kejnan Ru, który jeszcze nie tak dawno ścigał się w odległej rodzinnej Australii. Prezentację prowadził doskonale znany kibicom Tomasz Lorek. Po niej odbyła się pod wodzą naszych radiowych kolegów Grzegorza Sterny i Eryka Woźniaka żużlowa licytacja z przeznaczeniem oczywiście na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tu za rekordową kwotę 3050 zł wylicytowano kask Andrzeja Lebiediewa, który tuż po wszystkim przyznał: nie spodziewałem się, że to będzie aż taka duża suma. Choć w moim rodzinnym Daugavpils mieszka sporo Polaków, to tam jeszcze nie gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Niedługo jednak moja córka idzie do polskiego gimnazjum i na pewno coś tam takiego zorganizujemy. W sumie z całej tej żużlowej licytacji uzbierało się 12 800 zł. O oprawę muzyczną zadbał doskonale znany z anteny Radia LK DJ Inox, czyli Waldemar Kaczmarek. Wybierzmy się teraz do trapezu. Janusz Kołodziej, kapitan Fogouni Leszno. Dziś prezentacja w takim nietypowym stylu, bo razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy taki punkt kulminacyjny, można powiedzieć, tu w Leszno. No dokładnie tak. Akurat jest to na pewno łatwiejszy czas, żeby zebrać dużo ludzi razem do kupy. No i tym bardziej możemy jakby wiele rzeczy zrobić za jednym razem. Wiele rzeczy za jednym razem, tu na pewno część tych kibiców, spora część przyszłaby was zobaczyć. No oczywiście tak, my też się bardzo cieszymy, że taka liczna grupa kibiców dzisiaj jest z nami, bo jak się przedstawiać, to tak z przytupem. Rozumiem, że czekacie już na ten sezon, który zbliża się wielkimi krokami. No dokładnie tak, no już nie powiem, bo już jest coraz trudniej czekać, no bo to jednak bardzo długo się wszystko ciągnie i wlecze. Natomiast już niedługo na szczęście zostało, pogoda zacznie się klarować i w końcu wyjeżdżamy motocyklami na stadion, bo rzeczywiście, no ja nie lubię tego momentu, jak już tak długo to trwa i człowiek naprawdę nie może się doczekać, aż dostanie nowego życia, siądzie na motocykl. Ale niedługo też wyjazd na zgrupowanie kadry chociażby. Dokładnie tak, na szczęście właśnie przy okazji zgrupowań ten czas dużo szybciej minie. I prędzej zacznie się marzec, kwiecień i właśnie ten czas, gdzie będziemy mogli już wyjechać na tor. Janusz, ty pamiętasz, kiedy pierwszy raz zagrałeś razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy? Mogę już nie pamiętać, natomiast na pewno było to bardzo dawno. I jedno co tak, punkt zwrotny był taki, że moja córeczka Kaja urodziła się za wcześnie, w 7 miesiącu. I no i gdyby nie właśnie pomoc Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, inkubator, który był bardzo potrzebny właśnie mojemu dziecku, uratował jej życie. I to jest całe szczęście, że no fajnie, bo tak człowiek przy okazji dobrze się poczuł, że jednak to wszystko ma sens. Wróćmy na moment do tej sportowej rywalizacji, bo ty nie odpuszczasz. Ostatnio brałeś udział w zawodach modeli zdalnie sterowanych w Nowym Tomyślu. A wczoraj w Koszycach Wielkich w Tarnowie. Dzisiaj były biegi finałowe, natomiast ja nie mogłem wziąć udziału już, bo dzisiaj już jestem tutaj. Natomiast fajne przygody, bardzo się cieszę, że mogłem wziąć w tym udział. Czy to już koniec tej rywalizacji modeli w tym roku, czy jeszcze coś będzie? Nie, bo to wiadomo, sezon się zbliża, więc sezon żużlowy jest dużo, dużo ważniejszy. Natomiast mam nadzieję, że będzie opcja i możliwość jeszcze przejechania się albo do Soni Skrzypek i Rafała Skrzypek właśnie do Wolsztyna, albo po prostu, nie wiem, zobaczymy jak mnie czas puści, na pewno
Nie chcę się poddać, ponieważ bardzo mi się to podoba, cały czas chcę robić postępy, ale wiadomo, że żużel najważniejszy. Andrzej Lebiediew, nowa twarz w leszczyńskich Bykach. Andrzej, pierwszy raz taka prezentacja razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w twoim wykonaniu? Tak. Na pewno, no można powiedzieć, też zapoznaję się, co to jest w ogóle Wielka Orkiestra właśnie przez pryzmat też Unii Leszno i mi się wydaje, że to bardzo fajna sprawa, że to jest taka rzecz, jest połączona z naszą prezentacją, bo wyjątkowy dzień. Spore zamieszanie tutaj w trapezie, bo tych występów rozmaitych sporo. No sporo i tańczą, i śpiewają, i grają, także fajnie, fajna atmosfera i widać, że zaangażowanie ludzi ogólnie dookoła, do tej wielkiej sprawy charytatywnej. Ale to wy dzisiaj jesteście raczej na pewno tym punktem głównym, bo na koniec tego dzisiejszego grania tu w trapezie to właśnie wy się zaprezentujecie. Tak, nie wiem jak to wygląda, jak mówisz, że my jako ostatni wychodzimy na tą scenę, to miłe, że ludzi jest dużo, także fajnie, że przed sezonem spotkamy się z kibicami. To już taki ostatni gwizdek przygotowań prawie, że... No tak, można powiedzieć, że drużyna będzie zaprezentowana, tylko co, cisnąć dalej z przygotowaniami i czekać wyjazdu na tor i patrzeć w niebo na telefony, czy jak to się... termometry, kiedy ta pogoda się będzie lepsza i wyjazd na tor. Ty już zdaje się w Daugavpils wyjechałeś na taki zimowy tor. Tak, trochę pobawiliśmy tak z parę dni z chłopakami ze szkółki, także no byłem na torze, już w tym roku miałem możliwość usiąść na motor żużłowy. Ale to był biały tor. To był biały tor, zamarznięty, ale dało się złapać frajdę. Czuć było jednak coś tam, jakąś moc tych motocykli i trochę tej frajdy rzeczywiście było. Tak, bo używałem swojego motoru, także też fajnie, że czułem, że jestem w swoim siadełku i no, tak najeździłem się, że mi nóżka bolała prawa, co przed sezonem jest, jak to się, charakterne po zimie, dawno niejeżdżone, ta wibracja i wszystko, to fajne uczucie, także mówię, już przetestowałem swoje ciało na motorze. To był taki normalny motocykl. Tak, to był normalny motocykl. Z mojego warsztatu tylko wymieniłem koła na opony z kolcami, także no i dało się pojeździć. Chyba jako pierwszy leszczyński byk wyjechałeś na ten tor w tym roku. Nie wiem, nie pytałem się chłopaków, ale chyba tak. A czy w Daugavpils, tak wracając do tej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, też gra orkiestra? Bo tam jest mnóstwo Polaków w Daugavpils. Niestety nie. Zaczepiła społeczność polska tak, jakby na szeroko, tak, żeby grać też na Łotwie, ale nie za długo moja córka pójdzie do szkoły, do polskiej, do polskiego gimnazjum w Daugavpils i podrzucę temat tam dyrektorowi, żeby też może zagrali w przyszłym roku. Rafał Koniewski, nowy menadżer leszczyńskich Byków. Za moment rozpocznie się prezentacja i takie twoje chyba pierwsze mocne spotkanie oko w oko z kibicami, jeżeli chodzi o funkcję w leszczyńskim klubie. No tak. Szczerze to chyba, no na pewno, bo wcześniej jakoś nie było okazji. Na dzisiaj przy okazji prezentacji będę miał zaszczyt powitać tutaj publiczność naszych kibiców i jest mi niezmiernie miło z tego powodu. Jakiś stres delikatny jest, bo kibiców sporo. Ja wiem, no nie, no myślę, że po takim czasie, gdzie się jeździło i teraz jest tylko zmiana, można powiedzieć, zawodnika na menadżera czy trenera, zmiana funkcji, to ten stres jakoś nie doskwiera. Przygotowania w toku idą pełną parą, zgodnie z planem? Tak jest, cały czas się przygotowujemy bardzo mocno i sumiennie. Chłopaki bardzo mocno się przykładają do tej pracy i wszystko idzie tak, jak powinno wyglądać. Pierwszy zawodnik leszczyńskich Byków był już na torze, bo Andrzej Lebiediew u siebie trenował w Daugavpils na stadionie. Tak można powiedzieć, ale to bardziej zabawowo i wyjechał, opowiadał nam tutaj, że wyjechał dwa, trzy kółka zrobił i staruje się kolce i dalsza jazda była niemożliwa. No to tak bardziej mówię, zabawowo wyglądało.
Do grona leszczyńskich byków wraca Kenan Ru z sezonu spędzonej w Krośnie i w Gdańsku. Yeah, of course. I think it's like been a year and a half since I've been away. I've been on loan to Krosno and Gdańsk the last few years. So been gaining some experience and hopefully I can use it all in the season this season in Leszno. Byłem nawet po życzeniu w Gdańsku i w Krośnie. Zdobywałem tam cenne doświadczenie i mam nadzieję, że to pomoże mi w PGE Ekstralidze w przyszłym sezonie. Masz za sobą też starty w Australii, w indywidualnych mistrzostwach Australii. One dla ciebie nie były zbyt udane. Rozumiem, że traktowałeś to treningowo bardziej. No excuses, but I didn't take any of my good stuff back to Australia this year. I was on two bikes from someone else and they were completely different and I had no plans of actually doing the Australian title when I went home, but I ended up doing it and it was a bit of a waste of the time, but it is what it is and I can only use that to go forward. Nie chcę się za bardzo tłumaczyć, ale nie zabrałem żadnego sprzętu ze sobą do Australii. Jeździłem na dwóch pożyczonych motocyklach. Tak naprawdę nie miałem w planach występu w Mistrzostwach Australii. Wyszło jak wyszło, pojeździłem, połapałem trochę kątów i tyle. Czyli kibice nie muszą obawiać się o twoją formę? No, of course not. The job starts in April, so I'm all focused for that. Oczywiście, że nie. Moja praca zacznie się dopiero w kwietniu tutaj w lidze, więc kibice na pewno nie muszą się martwić. Dziś prezentacja, tak przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Coś wcześniej wiedziałeś na temat takiej akcji charytatywnej? I've heard of it and I know of course what it is and of it, but I've never really been involved in something like an event like this, but yeah, of course I know what it is and I've heard of it before. Oczywiście słyszałem o tym, wiem co to jest, nigdy nie brałem udziału w tym, tak jak w tym roku, ale oczywiście słyszałem o Wielkiej Orkiestrze i doskonale wiem, czym ona się zajmuje. Uczysz się też języka polskiego, może teraz parę słów po polsku dla kibiców? I've been trying to learn for many, many years and it's not going well and I think I'll stick to English. Tak, uczę się od kilku lat, ale niestety jest to trudny język i nie jest łatwo go przyswoić, więc na razie będę mówił po angielsku, ale w przyszłości być może powiem coś po polsku również. Do zobaczenia, do sterionia. A rozmowę z naszym Australijczykiem tłumaczył Łukasz Woziński. Antoni Mencel, młodzieżowy z leszczyńskich byków, który to już raz grasz razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Czy w szkole kiedyś u siebie też grywałeś? No tak, zawsze gdzieś tam pomagałem jak mogłem, zawsze się wrzucało do tej symbolicznej puszeczki, zawsze jak się było młodszym, zawsze też fajne było, bo się dostawało te serduszka, że se można było przyklejać, więc fajnie, że można pomagać. No dzisiaj też, bo przecież sporo kibiców przyszło na waszą prezentację. Tak, dzisiaj jest prezentacja całej drużyny i też każdy praktycznie z drużyny dał coś na licytację, więc fajnie, że Żużla będą mogli fajnie wylicytować coś i będzie to na pewno szczytny cel. Grzegorz Zęgota, zawodnik leszczyńskich byków, serduszko Wielkiej Świątecznej Pomocy jest i to po właściwej stronie. Rozumiem, że jak najbardziej uczestniczysz w takiej akcji. Tak, chętnie, jak tylko mogę, to oczywiście cieszę się, że dzisiaj połączyliśmy siły i razem tutaj zebraliśmy się wszyscy razem z kibicami w jednym miejscu, żeby trochę już ten sezon, który już niebawem przed nami, trochę go powąchać, już trochę poznać jego smak, więc jesteśmy tutaj całym zespołem i mówię, będziemy robić, dwoić i troić, żeby do tej puchy Jurka Owsiaka nazbierać jak najwięcej, bo summa summarum chodzi o to, żeby faktycznie uzbierać no pieniążków na tyle dużo, żeby można było uporać się z tymi rzeczami popandemicznymi, więc a to wiemy, że każdy gdzieś tam bliżej lub dalej w rodzinie gdzieś tam coś przechodził i się z tym zmagał i pokłosie tego wszystkiego, co było przed laty, no to z pandemią jeszcze gdzieś tam cały czas się przebija między nami, więc trzeba to zażegnać raz na dobrze i miejmy nadzieję, że ten dzisiejszy akcent Wielkiej Orkiestry to jest właśnie ten moment, żeby już odłożyć do lamusa temat pandemii na dobre. Przekazaliście jako klub, jako zawodnicy sporo rozmaitych gadżetów, rozmaitych rzeczy do licytacji, ty też. Tak, zapraszam do licytacji. Z mojej strony będzie to trening z moim udziałem. Będzie można przeżyć to na własnej skórze od środka, od kuchni. Będzie można uczestniczyć, przyglądać się, jak działa team
żużlowy, jakie zmiany wprowadza w motocyklach, jak to po prostu no wygląda dla nas na co dzień podczas zawodu. Wiadomo, trening to nie zawsze, to nie są jeszcze zawody, ale na miastkę tego już można zobaczyć właśnie na treningu, więc oczywiście będzie czas na to, żeby porozmawiać, spędzić miło czas, na koniec zrobić sobie zdjęcie, autograf wziąć, czy też wyjść, kopnąć w tor razem ze mną, czy ten tor ocenić i poznać, więc co będę mógł, to powiem i wprowadzę na tyle w te tajniki, na ile będę potrafił. Bartek Smoktało, żużlowy ze Szczeńskich Byków, która to taka prezentacja razem z zespołem biało-niebieskich? O, jeszcze teraz tak na szybko to bym musiał policzyć, ale to już, no któraś, 10 lat jeżdżę na żużlu, więc myślę, że to będzie 10. prezentacja. Dzisiaj taka nietypowa, bo razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tak, bardzo fajnie to zorganizowane. Widać, że jeszcze nie byliśmy, ale sobie kuknąłem, jak to tam wygląda. Dużo bardzo kibiców, bardzo się cieszymy, bo w tym okresie zimowym no to tak trochę za nimi tęsknimy. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy na pewno grasz nie tylko dziś, ale dłuższego czasu. Tak, zawsze co roku albo jakieś rzeczy daje się na licytację, albo sam licytuję. Pomagamy jak najbardziej. A dziś wy jesteście takim głównym punktem, obok oczywiście światełka do nieba w Lesznie na rynku, tu w trapezie wszyscy czekają na wasze wyjście, na waszą prezentację. Bardzo fajna inicjatywa, cieszę się, że tutaj klub wpadł na pomysł, żeby takie coś zorganizować. Oby więcej takich miłych spotkań nam towarzyszyło. To co, czekamy na gorące powitanie tu na trapezie? Jak najbardziej. Widać, że naprawdę kibice dopisali, bardzo dużo ludzi jest, więc będzie głośno dzisiaj w Leszy. A więc zapraszamy gorąco na scenę człowieka, który poprowadzi Fogą Nieleszną w roku 2024. Rafał Ogoniewski. Człowiek, bez którego nie ma mowy o tym, żeby Speedway kiedykolwiek szkolenie zamarło, dzięki temu, który jeździł na wyspach, który ścigał się w Amsterdamie. Roman Jankes Jankowski. Grzegorz Cegi-Cegota. Andrzej Lewiewie. Janusz Kowi-Kowi. Panie i panowie, Mr. Paul Cooper, Piotr Ruszyński, Polska. Tysiąc złotych po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? Tysiąc po raz drugi. Moi drodzy, 1000 złotych w puli. Grzesiu Zęgota czeka na to, czy ktoś jeszcze przebije. 1000 złotych po raz trzeci! Zapraszamy na scenę szczęśliwca, który... Gratuluję zwycięstwa i nie mogę się doczekać, aż się po prostu spotkamy gdzieś już w trakcie sezonu, na tym treningu. Jeśli będzie wola zabrać osoby towarzyszące, to jak najbardziej jest taka możliwość i co? Do zobaczenia. Ty wylicytowałeś trening z Grzegorzem Zęgotą, to taki najlepszy zawodnik dla ciebie, taki najsympatyczniejszy? Najsympatyczniejszy dla naszej Unii. I zawsze mu kibicuję i zawsze przychodzę na niego właśnie na stadion dla Unii Leszno. 1000 złotych to spora kwota. No nie ukrywam, że tak, ale warto było to wylicytować dla tego treningu i dla Wośpu. Zobaczysz taki trening od kulis, czy już miałeś okazję? Nie, nigdy nie miałem takiej okazji, właśnie chciałem to zrobić pierwszy raz w swoim życiu. Możesz nam się przedstawić? Patryk Dudziński. Z Leszna? Okolice Łoszekowic, Skarżeń. Zapraszam do wyciskowania na lot zapoznawczy taki ze mną. Na pewno przeżyjecie Państwo miłe wrażenia z lotu nad stadionem, chociaż w Leszniu. 1300! Jest! 1350! Pani nie daje za wygraną. 1350 po raz 1400! 1450 po raz drugi! 1450 po raz trzeci! Brawo! Lot z Romanem Jankowskim wygrała?
Dominika Major. Walczyłaś dosyć ostro, to konkurencja była spora, jeżeli chodzi o licytację właśnie tej atrakcji. Tak, była spora rywalizacja, chociaż myślałam, że skończy się na wyższej kwocie. Tak, to oczywiście jak zwykle na szczytny cel, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dokładnie tak, wspieram co roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, więc tak było też w tym roku. W tym roku, no i ta Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na pewno zapadnie Ci w pamięci, no bo taki lot z Romanem Jankowskim, samolotem zapewne nad Lesznem, to nie lada atrakcja, niespotykana rzecz. No na pewno zostanie to na długo w mojej pamięci. Nie miałam przyjemności z lotu nad Lesznem, a jeszcze z taką legendą to tym bardziej. Rozumiem, że Ty specjalnie przyjechałeś tu do trapezu na prezentację leszczyńskich byków. Tak, specjalnie na prezentację leszczyńskich byków, której już dawno nie było, więc warto przyjechać i zobaczyć to. Dziś jest cała drużyna, w tej chwili trwają te gorące licytacje. Tak, cała drużyna łącznie z nowymi nabytkami, także jest to na co popatrzeć i co oglądać. Sezon szykuje się jednak trudny i wymagający. No myślę, że trudniejszy niż w tamtym roku, ale trzeba walczyć do końca i myśleć o tym, że będziemy gdzieś tam w tych play-offach. Na którego z zawodników najbardziej liczysz? Oczywiście poza Januszem Kołodziejem, bo on jest zupełnie inna klasa. No Kołodziej jest jakby nie z tej galaktyki. Ja tak najbardziej w tym roku liczę na Damiana Latajczaka, który gdzieś tam może poprawić te swoje staty i będzie cieszył nasze oko. Brakowało takiej prezentacji, jak wspominałeś, dawno nie było. Tak, tak, dawno już nie było, już chyba ludzie zapomnieli, co to jest u nas prezentacja, więc dlatego warto przyjechać i poświęcić ten czas nawet z daleka. Gorące kibicowskie serca też są, no bo tu rekordy pobił chociażby lot z Romanem Jankowskim, jeżeli chodzi o licytację. Tak, tam chyba wyszło coś ponad grubo 1000 zł. Widzę, że bluza leszczyńskich byków jest, zatem prawie gotowy do sezonu jesteś. Oczywiście, zawsze jestem gotowy do sezonu, dlatego z utęsknieniem czekam, kiedy w końcu nasze byki wyjadą na tor. Brakowało takiej prezentacji jak ta dzisiejsza. Brakowało. Zawsze było coś w galerii, ale tam nie ma miejsca na takie rzeczy. W końcu w trapezie, wyremontowany. Teraz trwają licytacje, ale za moment zawodnicy pojawią się gdzieś tutaj blisko. Będzie okazja do rozmowy. No ja mam nadzieję, no, zawsze Zęgi zawsze się pojawia, więc oby i teraz się pojawił. Z kim chciałbyś porozmawiać? Z Zęgim, z Mykiem, z Kołodziejem. Lista długa. Dokładnie. Z każdym można o czymś pogadać, to jest fajne. Rozumiem, że specjalnie przyjechałeś do trapezu na prezentację. Oczywiście, że tak. Ten zestaw Bartka Smektały wylicytował kto? Łukasz Kurpisz z Leśna. Kwota naprawdę bardzo duża. No, gdybym mnie nie było stać, to bym nie kupił, no. Bartek to taki ulubiony zawodnik? Tak, znaczy Bartek i cały zespół, także kocham ich i zawsze im kibicuję i kibicować będę. Czy będą słabsi, czy będą mocniejsi, jest Unia Leśna razem z nami, Leśniacy górą. Rozumiem, że w tym stroju pojawisz się na pierwszym meczu. Oczywiście, już dzisiaj światełko do nieba, ubieram mój zakup i lecimy. Kask Andrzeja Lebiedewa wylocował kto? Tomasz Faluszkiewicz, Stare Bojanowo. Andrzej Lebiedew to dopiero zawodnik, który będzie startował w gronie leszczyńskich byków, a już ta jego licytacja osiągnęła rekordową kwotę. Tak jest. No, trzeba było walczyć o wszystko i Andrzeja Lebiedewca lubię i życzę mu wszystkiego dobrego w przyszłym roku i w Grand Prix, żeby się utrzymał i bardzo dobrze jeździł dla Unii Leszno. Jest pan wiernym fanem leszczyńskich byków? Tak, oczywiście, jestem wiernym fanem leszczyńskich byków już od 30 lat. Czy to pierwszy taki kask w kolekcji, czy już tak, jakieś są? Pierwszy już taki, ten na razie pierwszy, bo takich licytacji jeszcze tak nie było tego, teraz dopiero się rozpoczęły tak ten, ale zawsze walczyłem, ale jednak przebijali, nie, troszkę więcej dali, nie dało rady, nie, ale udało się teraz i jest szczęśliwy. Czyli rozumiem, że początek kolekcji. Tak, oczywiście. Będziemy co roku zawsze licytować. Młody leszczyński byk Nazar Parnicki już po prezentacji, już po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jak Ci się podobało? Cała ta oprawa? Bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Niesamowita atmosfera. Pierwszy raz uczestniczyłeś w takiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Tak, pierwszy raz. Typowo polska impreza. Tak. Wcześniej nie wiedziałem o czymś takim i tu się dowiedziałem i bardzo mi się to podoba. Cel szczytny, cel charytatywny, bo pomoc chorym. Tak.
Bardzo fajny pomysł. Nowy leszczyński bieg Andrzej Lebiediew, okazuje się, że zdaje się, że pobiłeś rekord, bo twój kask, kwota za twój kask wylicytowana wzbogaci konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o rekordową kwotę. Tak, o 3050 zł. Także bardzo się cieszę, tak można powiedzieć, weszłem w sezon w nowych barwach z buta. Spodziewałeś się, że to aż tyle będzie? Nie, tak naprawdę, bo zgromadzenie tu są kibice Unii Leszno i tak naprawdę jeszcze nie dało się mi zawojować ich serca na torze i poza nim tak nie miałem za dużo okazji z nimi się spotkać i zapoznać się, także nie oczekiwałem, że ta kwota będzie dzisiejszego wieczoru rekordowa w naszej drużynie. Ważne, że pójdzie na szczytny cel. O tak, to jest najważniejsze, że to pójdzie na wspólny cel dzisiejszego wieczoru. I tyle w pierwszej części naszego magazynu sportowego. Na drugą zapraszam po przerwie. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18:15, Radio Elka. Zapraszam, Michał Konieczny. Witam w drugiej części naszego magazynu sportowego. Rozpoczynamy jeszcze na żużlowo. Dzisiaj, podobnie jak w ubiegłym roku, na Malcie żużlowa reprezentacja Polski rozpoczyna przedsezonowe zgrupowanie. W powołanej przez trenera Rafała Dobruckiego kadrze jest trzech żużlowców FOGO Unii Leszno. Janusz Kołodziej, Damian Ratajczak i Antoni Mencel, młodzieżowy z leszczyńskich Byków. Po raz pierwszy wybierasz się razem z reprezentacją Polski na zgrupowanie na Malta. No jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać, ale myślę, że na pewno będę zadowolony. Jakiś stres przed takim pierwszym zgrupowaniem jest? Ja osobiście żadnego stresu nie mam. Bardzo mnie to ciekawi, jak to będzie wszystko wyglądać, więc przekonam się na własne oczy. Rafał Dobrucki, trener naszej żużlowej reprezentacji. Zgrupowanie, miejsce znane i sprawdzone w ubiegłym roku, Malta. Tak, znane, ale jeszcze jest wiele miejsc na Malcie, gdzie nas nie było, więc też tam zaprojektowany jest obóz, żeby rowerami zwiedzić te miejsca, gdzie jeszcze nas nie było. A trasy są fantastyczne, także no, łączymy przyjemne z pożytecznym. Jak będzie wyglądał ten plan obozowy? Dosyć urozmaicony. No, głównie oczywiście rowery, ale tak jak powiedziałem, jest tyle tam przestrzeni, tras rowerowych, że trudno byłoby tego nie wykorzystać. Są też zajęcia na ośrodku, na którym jesteśmy. Mieliśmy świetne doświadczenia z zeszłego roku, choć ten obóz zeszłoroczny jako pierwszy właściwie wyjazdowe zgrupowanie zagraniczne, tym bardziej niezimowe, tam się odbyło i troszkę było znaków zapytania. No dzisiaj właściwie jedziemy jak do siebie, znamy tam już miejsca i wszystkie gdzieś tam treningowe ośrodki, więc o tyle było dużo łatwiej. Oczywiście Mariusz Cieśliński, oczywiście fizjoterapeuta Piotr Lutowski, no Dariusz Cieślak jako koordynator. Będzie też nowy przewodniczący Głównej Komisji Jerek Igielski z nami przez chwilę, także myślę, że bardzo pożytecznie spędzimy ten czas. A propos jeszcze tych żużlowych klimatów, zdjęcia z wczorajszej prezentacji FOGO Unii Leszno w trapezie znajdziecie Państwo oczywiście na portalu www.lk.pl. Nie damy odpocząć trenerowi naszej reprezentacji, bo Rafał Dobrucki za sprawą gostyńskiego radnego Macieja Czajki po raz pierwszy odwiedził znajdujący się niedaleko Kunowa mini tor żużlowy w Dalabuszkach. Rafał Dobrucki, trener naszej żużlowej reprezentacji, który nie tak dawno odwiedził malowniczo położony tor o trochę dla wielu dziwnej nazwie Dalabuszki. No, jak gdyby nie tutaj sprawa toru, szczerze mówiąc, nie wiedziałbym, gdzie są Dalabuszki, ale już wiem. Bardzo fajny tor i w ogóle cała przestrzeń dookoła, no infrastruktura tam na pewno pozostawia wiele do życzenia, ale tam widać, że jest potencjał. Fajne miejsce, myślę, że dla dzieciaków idealne i do speedwaya, i do zabawy trochę na innych motocyklach jest tam też możliwość, więc myślę, że może Dalabuszki ożyją nieco bardziej. Rafał, czy ty jako trener naszej reprezentacji widziałbyś tam, ja nie mówię zgrupowanie, ale jakieś treningi dla tych młodszych zawodników, bo to techniczny, dosyć trudny tor. No, ja zawsze widzę gdzieś tam możliwości, gdzie można zaadoptować coś dla dzieciaków i szukać ich, dawać możliwości, a tam właściwie no nie gotowe, ale myślę, że niewiele trzeba, żeby fajnie to ruszyło i było kolejne miejsce u nas w regionie, gdzie można fajnie się pobawić na motocyklach. Czy jest szansa, że nasza żużlowa reprezentacja Polski, obojętnie jako wiekowa, trafi do Dalabuszek, pojawi się tam na jakichś zajęciach, na jakichś treningach?
No to jeszcze chyba jakaś melodia przyszłości, bo wiadomo, że tam tor no, musiałby mieć odpowiednie homologacje i tak dalej, ale myślę, że jako tor treningowy już miał, z tego co wiem, takie dokumenty. Więc myślę, że nie jest aż tak dużo tej pracy, ale no myślę, że na pewno jest tam potencjał na to, żeby fajnie się tam coś zadziało. Czyli jeżeli spełnione zostaną te wymogi formalno-prawne, może tam się pojawić na oficjalnym treningu na przykład reprezentacja Polski. Nie wiem, czy reprezentacja, ale myślę, że jest to fajny ośrodek, jak powiem, może trochę przesadzę, ale na pewno szanse na to, żeby takim się stać, są duże i jak będzie to funkcjonować, to myślę, że na pewno ktoś, chociażby to z regionu naszego, tam się pojawi. Jakieś zaplecze kadry narodowej juniorów? No raczej wątpię, bo ten tor się na zaplecze nie nadaje. To jest tor mini żużlowy, więc nie ma tam 260 metrów na pewno, jaki jest minimalny do klasycznego speedwaya, ale na pewno do zabawy i do treningów zupełnie wystarczy. No, takie twoje pierwsze wrażenia, jak tam przyjechałeś? Spodziewałem się gorzej, szczerze mówiąc. Miejsce jest w takim, powiedzmy, no, odosobnieniu, więc na pewno też nikomu nie będzie przeszkadzać, czym czasem jakieś są kłopoty. Jest już jakaś infrastruktura taka no, minimalna, żeby jakieś socjale i tak dalej, żeby normalnie tam móc funkcjonować, więc no, myślę, że jest bliżej niż dalej. Czyli co, pozytywne zaskoczenie? Tak, no ja zawsze jestem optymistycznie nastawiony do takich projektów, bo cokolwiek się dzieje w żużlu i daje możliwości dla dzieci, żeby ich wyciągać za komputerów do zabawy z motocyklami, na pewno zawsze będę tam takie tematy promował. A jak trafiłeś do Dalabuszek? Skąd się o tym dowiedziałeś? Maciej Czajka, który jest radnym w Gostyniu. Spotkaliśmy się gdzieś tam bardziej czy mniej przypadkowo i taki temat powstał i no, zaprosił mnie tam, tak powiem, na wizytację. No i bardzo fajnie spędziliśmy czas. Jakieś snuliśmy tam plany, możliwości, także bardzo, bardzo miłe spotkanie. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz Fogo Futsal. Ekstraklasa po bardzo emocjonującym i pełnym zwrotu w akcji meczu. Grupa inwestycyjna ma lepszy Artsoft Futsal Leszno. Przegrała niestety w trapezie z aktualnym liderem Fogo Futsal Ekstraklasy Piastem Gliwice 4-5. Na 8 minut przed końcem meczu Leszczynianie prowadzili 3-0 i wydawało się, że 3 punkty zostaną w Lesznie. Ale Piast, grając bez bramkarza, doprowadził do wyrównania w ostatniej minucie meczu, a wynik spotkania na 4-5 dla gości ustalił Rick. Przenieśmy się teraz do trapezu. Niepocieszony po tym meczu był trener gospodarzy Tomasz Trznadel. Mając 3-0, 4-2 na kilka minut przed końcem, nie można wyrwać sobie takiego zwycięstwa. Nie mam słów nawet, bo oczywiście fantastyczna gra w przewadze Piasta w każdym meczu. Wiedzieliśmy, co będą robić, ale grają to tak szybko, że nie zdążyliśmy. No, zabrakło być może zawsze tego pół kroku asekuracji, te bramki padały. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Strzeliśmy 4 bramki, no ale przegrywamy. Za jakość nie daje się punktów, tylko za to, jak wygrywasz. Może zabrakło bramki piątej, na minutę przed końcem, gdzie mamy pustą bramkę. Być może zabrakło determinacji w takich momentach, gdzie przewadze strzelili do pustej. Są szczegóły, to taki drugi mecz w takich dramatycznych okolicznościach, przegrywamy 5-4 i to boli, bo nie byliśmy wcale dzisiaj zespołem gorszym od Piasta. Gospodarze dominowali w pierwszej połowie. Tak, no stworzyli jedną sytuację bramkową, ale uczulaliśmy się w przerwie nawet na tą przewagę, że szybko wycofają bramkarza. Myślę, że się gra trudno. Tym bardziej, że przeciwnik ma to opanowane do perfekcji. Grają bardzo szybko, grają na jeden kontakt, mają ogromną jakość w ostatnim podaniu, w finalizacji. Dlatego zawsze byliśmy gdzieś lekko spóźnieni, bo oni nie przytrzymują piłki, oni grają na jeden kontakt. A czy kapitan leszczyńskiego zespołu Jakub Molicki potwierdza, że było to spotkanie z cyklu z nieba do piekła? Takiego meczu się spodziewaliśmy. Może nie tak, że będziemy prowadzić, ale uczuliśmy się na to w szatni, że to nie jest bezpieczny wynik i na pewno Piast to nie odpuści. I tak też było, aczkolwiek mecz bardzo widowiskowy. Zagraliśmy mimo wszystko bardzo dobre zawody. Bramki, jakie padły, to przewagi przeciwnika. No i to zawiodło niestety. Na pewno nad tym musimy bardzo mocno popracować, ale mimo wszystko naprawdę dziękuję chłopakom tutaj za zaangażowanie, kibicom, bo naprawdę dopisują. Nieziemska atmosfera na trapezie. Przez 10 minut Piast grał w przewadze z wycofanym bramkarzem. Tak, zdecydowanie to jest element gry i Piast na pewno poświęca na to dużo czasu na treningach, na grę w przewadze, a my też poświęcamy czas na obronę takich rzeczy. No dzisiaj to zawiodło niestety, ale myślę, że trzeba przyjąć to na klatę, taką porażkę i tyle. A co o tym spotkaniu miał do powiedzenia prezes Fogo Futsal Ekstraklasy Paweł Mrozkowiak? Kapitalne spotkanie, powiem szczerze, naprawdę to był mecz fantastyczny.
radosny z jednej i z drugiej strony. Widać, jakie emocje dzisiaj były. No i powiem tak, zdecydowała znakomita gra w przewadze Piasta Gliwice. No wyciągnęli mecz, który praktycznie był nie do wyciągnięcia. To jest piękno futsalu, tu się wszystko może wydarzyć. Można prowadzić 3-0 i przegrać to spotkanie. Także w futsalu się te sytuacje zmieniają bardzo często. Dzisiaj mieliśmy tego przykład. A kolejny mecz Leszczynianie zagrają na własnym parkiecie 10 lutego. Przeciwnikiem będzie drużyna Red Dragons Pniewy. Początek tego spotkania o godzinie 18, a sytuacja w tabeli wygląda następująco. Na prowadzeniu Piast Gliwice 53 punkty, szóste miejsce Grupa Inwestycyjna ma lepszy Art Soft Leszno 36 punktów i na 9 najbliższy rywal ekipy trenera Tomasza Trznadla, Red Dragons Pniewy, ma 24 punkty. Porażki też niestety na tym drugoligowym froncie. Drużyna Piast Poniec Futsal Leszno przegrała z liderem, z drużyną Wiary Lecha Poznań, natomiast ekipa gostyńskich Wilków bardzo wysoko przegrała we Wrześni. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz piłka ręczna. Myślę, że dobra informacja dla leszczyńskich kibiców, bo najbliższy mecz zaplanowany w sobotę 3 grudnia pierwszoligowi szczypiorniści Realu Astromalu Leszno nie zagrają już we Włoszakowicach, a w leszczyńskim Trapezie. Pierwszy sędziowski gwizdek tego spotkania zabrzmi o 18:00. Gra na emigracji, ale w gościnnej hali we Włoszakowicach była koniecznością, bo hala 13 jest w remoncie. Od dłuższego czasu mówiło się, że leszczyńscy pierwszoligowi szczypiorniści zagrają w remontowanym Trapezie i tak się w końcu stanie. Tego dnia przeciwnikiem podopiecznych trenera Macieja Wieluckiego będzie zajmujące z dorobkiem 9 punktów w tabeli 13 miejsce Orlik Brzeg. Gospodarze tego sobotniego spotkania do tej pory zdobyli 17 punktów, co daje 8 miejsce. Ostatnie ligowe spotkania w wykonaniu Realu Astromalu Leszno nie były zbyt udane. Miejmy nadzieję, że zmiana miejsca ich rozgrywania i doping własnych kibiców pozwoli im wrócić na zwycięskie tory. Leszczynianie mecz tej minionej kolejki rozegrali już awansem, natomiast grały inne zespoły z naszego regionu. Drużyna Wolsztyniaka Wolsztyn przegrała po serii rzutów karnych w Swarzędzu z tamtejszym liderem 4-2. W normalnym czasie gry było 25-25. Natomiast drużyna Folplastu Tęczy Kościan wygrała w Brzegu z tamtejszym Orlikiem 28-23. W tabeli, jak wiemy, na którym miejscu jest drużyna z Leszna, bo przed chwilą słyszeliśmy, na 9 miejscu, natomiast jest ekipa kościańska, ma 15 punktów, na 10 Wolsztyniak Wolsztyn 14 zdobytych punktów. 3 w sobotę o 18:00 w Kościanie czekają nas derby regionu, czyli pojedynek Folplastu Tęczy Kościan z Wolsztyniakiem Wolsztyn. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz koszykówka. Znamy mniej więcej już terminarz rozgrywek koszykarek drugoligowych Pompaksu Tęczy Leszno walczących o pierwszą ligę. Pierwszy mecz z cyklu właśnie tej kolejnej rundy finałowej odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15:00 w hali na leszczyńskim Zaborowie, a przeciwnikiem leszczynianek będzie drużyna z Bydgoszczy. Teraz druga liga panów. Solidna gra do przerwy i wygrana druga kwarta to trochę za mało, by pokonać tak mocny zespół jak Pogoń Prudnik. Koszykarze Obry Kościan przegrali na Opolszczyźnie 82-101. Pogoń pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w grupie D drugiej ligi. W kwartach wyglądało to następująco: 23-17, 24-27, 27-15, 27-23. Punkty dla Obry zdobyli 25 Mateusz Kaczmarek, 15 Michał Rybakowski, Paweł Ciążkowski, Jędrzej Janowicz po 12, 7 Gerard Świerczyk, 4 Stanisław Kiszka, 3 Konrad Stanisławiak, Jeremiasz Domagała i Adam Nawrocki po 2 punkty. Teraz seria spotkań na własnym parkiecie. Już w środę o 19:30 basket Obra Kościan zmierzy się z Kango Basketem Gorzów, a 3 lutego w sobotę o 13:00 też u siebie z drużyną TKM Włocławek. Ekipa kościańska jest na 13. miejscu, ma 27 punktów, na miejscu 12. środowy rywal Kango Gorzów też ma 27 punktów. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Dość nietypowo, bo w piątkowy wieczór o 20:00 rozpoczął się na leszczyńskiej Kręgielni pojedynek Superligi Pań,
którym SKK Polonia 1912 Leszno pokonała Wrzos Sieraków 7-1. Przesunięcie daty rozegrania tego spotkania nastąpiło na prośbę ekipy gości. To przesunięcie daty rozegrania tego spotkania nastąpiło na prośbę ekipy gości. Leszczynianki były faworytkami tego starcia i mogły pozwolić sobie na wystawienie składu będącego mieszanką zawodniczego regularnie występujących w Superlidze i tych dopiero zbierających to ligowe doświadczenie. Ostatecznie drużyna gospodarzy wyglądała następująco. Katarzyna Nowakowska, Joanna Lajtka-Glapiak, Angelika Ciszewska, Justyna Buksińska, Nikoleta Dudziak, która z wynikiem 584 była najlepszą zawodniczką tego piątkowego kulania, i Natalia Włodarczyk. W odwodzie pozostawały Anna Chwastyniak, Maja Mielcarek i Nikola Majchrzak. Ostatecznie SKK Polonia 1912 Leszno, która jest w tym sezonie zdecydowanym liderem rozgrywek, wygrywa 7-1 i z przewagą aż 247 kręgli. 3382 do 3135. Kolejny mecz Leszczynianki na własnych torach rozegrają 4 lutego. Kolkami będą zawodniczki Czarnej Kuli Poznań. Wybierzmy się teraz razem do leszczyńskiej kręgielni. Adrian Schulz, członek sztabu szkoleniowego SKK Polonii 1912 Leszno, dziś pojedynek z Wrzosem Sieraków i tu więcej szansy gry mają te młodsze zawodniczki. No tak, fajnie się stało, że na ten moment nasze dziewczyny mają na przewagę nad drugim zespołem. I dzisiaj pani kapitan do składu desygnowała większość młodszych zawodniczek, także mają szansę się wykazać. Trochę kibiców jest, także na pewno też stres ligowy. No i na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Mecz pod kontrolą, bo to wy jesteście faworytem tego spotkania. No, z pewnością, tylko tych spotkań już do końca sezonu dużo nie zostało, już każdy jest bardzo ważny, cenny. No, myślimy cały czas o tym upragnionym złocie, które już jest na wyciągnięcie, można powiedzieć, ręki, także tym bardziej presja jest, także mecz nie należy na pewno do łatwych, ale na razie 2-0 po pierwszym bloku prowadzimy, także oby dowieść to zwycięstwo do końca. Anna Chłostniak, kapitan drużyny SKK Polonii 1912 Leszno, jesteście faworytkami tego pojedynku, bo tabela mówi jasno, że tych punktów na waszym koncie jest zdecydowanie więcej, aniżeli na koncie rywalek. Dokładnie. Dzisiaj zaczęłyśmy rundę rewanżową. Mamy dzisiaj mecz z drużyną, która jest na samym końcu tabeli, więc występujemy w roli faworytek, ale wiadomo, że ten mecz nie należy do łatwych. Rozgrywane też w piątek, taką wieczorową porą. Tak, tutaj prośbę miałyśmy o drużyny przeciwnej, czy możemy zagrać w piątek, więc wyjątkowo, bo ogólnie wszystkie mecze gramy w niedzielę, więc ta pora jest dla nas nietypowa. Jako kapitan drużyny wystawiłaś dzisiaj do boju zawodniczki, które zbierają to doświadczenie. Dokładnie, dzisiaj tutaj mamy w większości gra młodzież, w takim meczu łatwiej im zdobywać doświadczenie, a starszyzna dzisiaj na ławie. Beata Wodarczyk, prezes SKK Polonii 1912 Leszno, mecz z Wrzosem Sieraków trwa, no ale zdecydowanym faworytem są Leszczynianki, no i które idą na mistrza. Tak, no po pierwszym bloku prowadzimy już 2-0, chociaż końcówka Asi Lajtka-Glapiak była dosyć ciekawa, ciężka, ale zwycięska. Teraz weszły na tory dwie młode zawodniczki, które się też i przy okazji muszą ogrywać. No jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Miejmy nadzieję, że w trzecim bloku udowodnimy, kto siedzi na tronie mistrza. Na czole tabeli oczywiście SKK Polonia 1912 Leszno i oby tak było do końca sezonu. Liczę na to. Myślę, że zawodniczki też. A w tabeli Superligi pani sytuacja wygląda następująco. Prowadzi SKK Polonia 1912 Leszno 21 punktów. Drugie miejsce Alfa Wektor Tarnowo Podgórne 16 punktów. Trzecie miejsce Czarna Kula Poznań. Czwarte dziewiątka Mika Wronki. Obie te drużyny mają po 10 punktów. Gorzej poszło panom z SKK Polonii 1912 Leszno, bo przegrali we Wronkach 7-1, w Kręglach 3548 do 3457. Wygrał natomiast u siebie z Wrzosem Sieraków Start Gostyń 6-2, w Kręglach 3542 do 3250. Najlepszy zawodnik meczu to Jakub Osiewicz, zawodnik gostyńskiego Startu, 630 kręgli, a jego klubowy kolega Jędrzej Michalak 624 kręgle. W tabeli na prowadzeniu drużyna Alfy Wektor Tarnowo Podgórne 14 punktów, drugie miejsce SKK Polonia 1912 Leszno 12 punktów i trzecie Start Gostyń 10 punktów. I tyle w naszym magazynie sportowym. Dziś dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18:15, Radio LK. Zapraszam, Michał Konieczny.